Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj zobaczymy babcie w internecie. Tak, dzisiaj piątek i wyjątkowo tego dnia zaglądamy do internetu, chociaż on ciągle szaleje na punkcie fidget spinnerów. Jednak nie zapominajmy o filmach i nie tak dawno pokazywałem wam babcię. Pytaliście, kim ona jest? Już wam mówię, jest ona youtuberką. Babcia Tatiana Subotina pochodzi z Rosji, jest emerytką, która prowadzi swój kanał na YouTubie. Znajdziecie tam filmy, które są abstrakcyjne, bo babcia na swoich filmach jeździ konno. Всем привет! Lub kabrioletem. Как отличить? Odpoczywa siedząc na dachu wieżowca. Zażywa kąpieli. Są też nagrania bardziej ekstremalne i niebezpieczne, gdy wisi na trzepaku do góry nogami lub idzie po linie zawieszonej między wieżowcami. To się nazywa szaleństwo i odwaga. No, może bardziej miłość do green screena, którego używa w praktycznie każdym filmie. Tak właśnie wyglądałby internet, gdyby youtuberem został twój dziadek lub babcia. Niby wszystko ok, ale czuć takie lekkie zażenowanie. Tak czy inaczej podbija internet, który jest ciekaw kolejnego pomysłu. No, najprawdopodobniej za tym wszystkim stoi jej wnuczek. A jeżeli wszystko ogarnia sama, szacunek. Siusiak to niesamowity narząd, który służy do tego, do czego siusiak służy, ale też dzięki niemu można trafić do księgi rekordów Guinnessa. Przed wami Ye Han-wei, który za pomocą tego narządu przeciągnął 2,5-tonowy helikopter przez ponad 10 metrów. A na widowni pewnie stoi jego dumna rodzina, żona, dziecko, może też tata. To mój syn! To mój syn! I aby nie było, to jest Lina. Jego siusiak nie jest tak długi, nawet go nie widać. Chociaż jak tak dalej pójdzie, jeszcze trochę go porozciąga, to pobije 48-centymetrowy rekord długości, który pokazywałem wam kilkanaście odcinków temu. Jeżeli nie imponuje wam helikopter, to Ye miesiąc temu przyciągnął 7 samochodów Audi. Oczywiście i za to trafił do księgi Guinnessa. Zastanawiam się, jak sobie uświadomił, że jego trąbka jest tak silna. Może ktoś z was jest tak samo uzdolniony, ale nie jest tego świadomy. Może nie próbuj od helikoptera lub samochodu, zacznij od czegoś mniejszego. O swoim wyniku daj mi znać, ja trzymam kciuki. Po ostatnim filmie niektórych facetów piecze dolna część ciała, niech teraz popiecze nas tyłek, bo właśnie sprzedano najdroższy samochód świata, wart 13 milionów dolarów. Jaka marka? Rolls-Royce, model Sweeptail, który po przeliczeniu kosztowałby około 47 milionów złotych. Ostatnio złotówka jest dosyć silna, może warto kupić. Chociaż z drugiej strony pod moim blokiem ciężko zaparkować. To już trochę lekka przesada, no ale gdyby było mnie na niego stać, nie tylko bym go kupił, ale później ostentacyjnie ciągnąłbym go swoim siusiakiem po ulicy, aby każdy patrzył i zazdrościł. A moja rodzina biłaby mi brawo. Jeżeli jednak jesteście fanami motoryzacji, chcielibyście go mieć, nawet przez minutę, to możecie się nim przejechać. Wystarczy metoda babci Tatiany, green screen i w drogę. To tyle w tym odcinku. Pełne filmy standardowo znajdziesz w opisie. Pamiętaj też o lajku, będę za to ogromnie wdzięczny. Nowe osoby, jak zawsze, zapraszam do subskrypcji, abyśmy wspólnie oglądali filmy, które podbijają internet. Wczoraj był Dzień Dziecka, powinienem wam coś podarować, dlatego zapraszam na mój drugi kanał. A co my tu mamy? W każdym odcinku jest Dzień Dziecka i można coś zgarnąć. Odcinki wlatują tam 2 razy w tygodniu. Mam nadzieję, że mnie tam też odwiedzicie. A my widzimy się w poniedziałek, wtedy rozdam też 3 koszulki dla ludzi z komentarzy, dlatego też komentujcie. Do zobaczenia.